Witam wszystkich bardzo gorąco, ja jestem Bąkol, moi drodzy, i jesteśmy na live'ie. Postanowiłem tutaj nagrać, ponieważ odpaliłem sobie majówkowy telefon. Gramy w ogóle w Scrap Mechanica. Także jakość tutaj tego nagrania będzie pewnie troszkę mniejsza, troszkę słabsza od tego, co ja wam tam wrzucam ze Scrapa. No bo to jest na live'ie. Natomiast odbieramy telefon. Zobaczymy. Halo, halo? Halo, halo. Halo. A witam, witam. Kto się dodzwonił? Tomasz z Olsztyna. Tomasz z Olsztyna, powiedz mi, Tomaszu, kurczę, czy ty byś śpiewał, czy ty byś rapował? A co byś jest... chciał? Ja bym chciał, żebyś jakiś majówkowy wierszyk powiedział na spontanie, o, że na przykład o, musi być grill, musi być hasło grill, musi być kiełbaska i musi być coś z relaksem. Jest grill i jest twoja kiełbaska, ja teraz buzią laskam. Tak na szybko sobie wymyśliłem, bo ja wiesz, ja tam rymy mi się kleją ostatnio całkiem nieźle, ale mam problem. Mam problem. No jaki to jest problem? Może ci pomogę? No, jest taki problem, że wiesz, miałem nagrać tego Disa Nagonia, nie? No miałeś, kurde, ja czekam na to, ale co, no, co? Czemu nie nagrałeś go w końcu? Ja już go mam nagranego, mam wszystko już zgrane, nawet już sobie zainstalowałem Sony Vegas. Pro no, 13. Aha, kozaków. Oczywiście oryginalny. Oczywiście. Oryginalny, no tak, no ja kupiłem. Tak. No tak. Specjalnie i... dla tego Disa, nie? Tak, tak. Dis. Specjalnie, ja nie ten. Ja się nie bawię, już fula lecę. I mam taki problem, że ja się boję, że zostanę zgnębiony przez Gonia. Co ty przez Gonia? Goniu, kurde, pewnie nie potrafi jednego rymu złożyć, to wiesz, to ty go tam będziesz grubo. Nie będziesz nawet starej odpowiedzi od niego nie dostaniesz. Nie chodzi o to, bo ja kiedyś miałem konto na Twitchu i się nazywało Kaczy Ox, nie wiem, czy kojarzysz. Kaczy Ox? Kaczy OKS. No tak, nie no, szczerze to nie kojarzę, no, a co tam się działo? Dlatego nie kojarzysz, bo kiedyś powiedziałem Goniowi, że Goniu będzie taki dis z tego konta. Jeszcze jestem znany z tego konta, tam usłyszał Shibo, że to ja, nie? No i... Jest taka sytuacja, że dał mi permbana. No i ja w tym momencie doszedłem do wniosku, że poleci ten dis i stworzyłem takie tajne konto i nazywałem się Tomasz z Olsztyna. I nikt nie wie, że to ja i on mnie nie, na pewno teraz nie zbanuje, bo a nie to wie. Jest, a to jest Kaczy Ox, kurde. I on nie wie, o co chodzi. Ja po prostu teraz mam nadzieję, że tak go zniszczę w tym disie, że się nie pokaże u sushi, bo już przez następne 2 tygodnie. Kurde, ja czekam, bo ja bym chciał to zobaczyć, wiesz? Chciałbym to zobaczyć albo usłyszeć, o może usłyszeć. Usłyszeć no, chyba lepiej. Nie będzie, bo to będzie tak, znaczy, bo ty chcesz to na YouTube'a byś chciał to wrzucić, tak? No tak, na YouTube'a oczywiście. Kurde, no to ja już ten, to nawet nie mów za dużo co by tam było, bo czuję, że ten, że możesz się wygadać i to nie będzie niespodzianka super wtedy. Nie, póki co to jeszcze tam, to są takie rymy, że Goniu nawet o nich nie pomyśli. Nikt się teraz nie domyślał o tych rymach. Takie są świetne. Aż normalnie kanał stworzyłem. Ja teraz zacząłem grać tak w CS-a, tak ci powiem, tak teraz prywatnie. Tak zacząłem grać I jaki jesteś mocarz? Jakie rangi tam lecą A, tam jakiś u ciebie? Supreme, takie sprawy, ale to nie chodzi o rangę, tylko chodzi o to, że ja no tak zacząłem bardziej grać tego CS-a, tak bardziej profesjonalizm, nie? I te sprawy takie, laseczki, trybuny. No. No i teraz tak nie wiem, czy wstawiać na ten kanał, bo ja mam taki kanał, że pokazuję akcje kolegów, nie? Tak sobie doszedł do wniosku, że ja będę wstawiał ich akcje i jest problem, że no nie wiem, czy tam dis będzie pasował, czy stworzyć kolejne konto. Kurde, no nie wiem, a co? Może pasować, no stary, no teraz są cały czas robią akcje, kurde, wstawiają różne rzeczy, niektórzy gotują, niektórzy streamują. To się wszystko przyjmie, wiesz? Mówię ci, czuję, że będziesz mocarz. No dzięki tobie teraz się lepiej poczułem, bo tak... No, podniosłem cię na duchu trochę, nie? No tak, byłem smutny, ale teraz już jest okej. Już to dobrze. To właśnie po to są te telefony, żeby się dobrze czuł. No, razem no i super, kurde. I bardzo ładne okno zrobiłeś. Super, stary, bo to ja w ogóle nie chciałem ci przerywać. Chcę powiedzieć, że właśnie sprawdzam po raz pierwszy, moi drodzy, super premiera. Sprawdzamy najnowszy update do Scrap Mechanica i dodano tutaj szyby, znaczy szyby, no generalnie glass bloki i to są takie po prostu coś a la szyby, a la szkło. No, no dosyć dziwnie to wygląda, w każdym razie jeszcze teraz zauważyłem, że po wciśnięciu home jest takie coś i ja teraz, czy ktoś mi powie co to jest? Taki jakiś...
takie suwaki dziwne i ja mogę coś kurna tutaj ustawiać, tylko tak naprawdę nie wiem co tutaj mogę ustawić. Czy to jest jakieś spawanie? Może jakieś spawanie? Nie wiem. Czekaj, aha, bo tutaj mogę coś... Czekaj, coś mogę tutaj robić? No nie wiem, no musiałbym przeczytać, nie czytałem tego część loga, wiesz? No dobra, no w każdym razie dzięki za, no ładne okno, no. No to dzięki, że zadzwoniłeś, Tomasz. No i... A ja dziękuję ci, że odebrałeś, jesteś bardzo miłym człowiekiem. No a ty, Tomasz, jesteś też rozsądny człowiek, no bo ty tutaj, kurde, jakąś... Chcesz karierę raperską, widzę. Rozpocząć. No, tak zwany Rychupeja rośnie. Rychupeja, no to dobrze. No to dzięki, czy pozdrawiasz jeszcze kogoś? Tak, pozdrawiam mamę, tatę, no, babcię i świętej pamięci dziadka i no i całą rodzinę generalnie, tak? A, i jeszcze Lady Gonie i Żmija. A, no to pozdrawiamy. No to pozdrawiamy. Dzięki za telefon, trzymaj się. Marka. Pa, pa. No i moi drodzy, czekamy na kolejny telefon. Ktoś powiedział, że to jest prześwitywanie spawów. Czekajcie. Czekajcie. No nie, no. Co to jest? Na zero? A to jest na max. Kurde. Musiałbym chyba... No dobra, czekamy na kolejny telefon, moi drodzy. Możecie zadzwonić. Czekajcie, to ja zrobię tak. Jak na przykład zrobię coś takiego... I zrobię coś takiego... Czekajcie... Kurde, nie wiem... Co to daje? Nie... Nie wiem, co to daje... Moi drodzy, telefon zaufania oczywiście zawsze jest na propsie. Muszę sobie wejść teraz szybciutko na changelog. Czekajcie, scrap mechanic, changelog, glass update, update, glass block, music update. Dobra, więcej informacji, moi drodzy. Czytamy teraz. Czytamy, co tu jest napisane. Moi drodzy, glass update, high mechanics. Dodano glass bloki, window parts dodano. Blip, bass and signed voice. Tam coś zostało zmienione. Jakiś nowy głos został dodany. I co tutaj jeszcze mamy, moi drodzy? No nic więcej nie zauważyłem. Dobra, telefon. Halo, halo. Cześć, Bonkol. O, witam. Słuchaj, ja mam pytanie. Czy mógłbyś mi w końcu oddać moją kasetę z komunii? Kurde, nie mogę, bo jeszcze nie wykonałem kopii. Bonkol, ja cię proszę, daję ci jeszcze ze 3 dni. Proszę, oddaj, dobra, bo rodzina się dopytuje. Już nie mogę ściemniać dłużej. Ale kurde, no stary, fajna jest, mi się podoba, wiesz, tam fajnie ubrany byłeś. Ale ładnie tam przyspirowałem, nie? Przy ambonie, od razu... Kurde, ja widziałem szalne, żeś cały... Od razu. Kurde, szalne wino całe było w twoje. Dobra, ja tak myślałem, że ty taki wariat będziesz. Zobaczmy zaraz na czacie, pozdrawiam. No, pozdrawiamy. Trzymaj się. Ja się, stary, ja się bałem, że ty kurde jeszcze wejdziesz i kadzidło odpalisz. Ale już nie zaświrowałeś tak bardzo. No, to widzicie, jacy wariaci dzwonią do nas? Tak można dzwonić. Kurde, przyświrował, ja to czuję. Dobra, moi drodzy, co my tutaj... Ej, coś jest... Czekajcie, co ja zrobiłem? Bo można... Czekajcie... Tak można zrobić, no dobra. No dobra, tak, o. No dobra, tak można zrobić. Czy ktoś dzwoni? Czekam, moi drodzy, telefon jest na ekranie. To jest specjalny telefon, tylko odpalany na te specjalne nasze akcje. Kiedy ktoś chce, to może się dodzwonić, jak najbardziej. Ja tymczasem robię tutaj super, super mieszkanie inteligentne. Czekajcie sekundę, jeszcze tutaj sobie odpalę, okej. No, jak widzicie, mieszkanie inteligentne, bo to generalnie jest inteligentne mieszkanie. Ja nie wiem, czy ono nie będzie mądrzejsze, czy już jest mądrzejsze od właściciela. Czyli to taki autodis troszkę był, ale spoko. Okej, czy ja powinienem w jeden klocek w prawo przesunąć? Teraz tak się zastanawiam, co ja tutaj odwaliłem. W lewo, moi drodzy, w lewo, bo to... faktycznie, okno jest zbyt wąskie. Okno jest zbyt wąskie, to musimy tak zrobić. Okej. Dobra, jeszcze chwilka. Dobra, zagrajmy tak.
Dobra, zróbmy to w ten sposób. Chyba za daleko to usunąłem. Dobra, to możemy dać sobie klocek. Możemy sobie okno tutaj strzelić. Tak spoglądam, czy tutaj ktoś dzwoni, ale jest spokojnie. Jak ktoś chce, moi drodzy, może zadzwonić, może opowiedzieć jakąś historię majówkową, co wam się przydarzyło. Coś tutaj... Czemu nie mogę położyć tutaj okna? Ktoś wie? Czekajcie. Pada deszcz. Wow, strasznie leje. Ale jest ulewa, moi drodzy. Ta majówka to jest po prostu pomylenie pojęć. Naprawdę. Czekajcie, dlaczego nie mogę postawić tutaj okna? Tak się zastanawiam. O! Czekajcie, źle. Dobra, już ktoś dzwoni, już odbieram. Halo, halo? Halo, ktoś dzwoni. Halo, halo? Halo, czy to już znowu ten sam człowiek? Tak, to Tomasz Rusztyna. Słuchaj... Tomaszu, co tam? Zapomniałem ci opowiedzieć w ogóle historię majówkową. Kurde, to ja chcę majówkową historię jak najbardziej, czekam. No dobra. No to dawaj. Rozpoczyna to będzie skopiowane gdzieś z Reddita, powiedz, czy nie? Znowu? Wiesz jak to było? Dlaczego mówili, że to jest pasta? Ja... No, bo co? Bo było za dobre. Ja na mocy prawa cytatu zacytowałem tam kawałek filmu Blok Ekipy. A jakiś chłopiec taki... Moc prawa cytatu, mówisz? Tak, na mocy prawa cytatu. I jakiś gościu przyszedł i mówi, że to pasta jest. No i przez to wszystko jest. Ale dobra, dobra, zakończmy ten temat. Czekam na historię. Moja historia jest taka. No już w jednej opowieści mówiłem, że bardzo blisko mnie jest las, prawda? No, no, no. No i tak ze znajomymi się umówiliśmy, że sobie pójdziemy do tego lasu. A na końcu niego... Jest... Nie było tam koleżanki? No koleżanka też była, no, ale ona później. No, i, no dobra, no. I była taka sytuacja, że było takie jezioro, nazywa się Skanda. Ci, co zaczyna, będą wiedzieć. Tam wszyscy się topią. No i... No i co tam się dzieje? Jest taka sytuacja, że tam jest taka lina i tam się skacze, prawda? No. Czuję, że to nieprawda, ale mów, no. No nie, to jest prawda, to jest prawda. Jest taka lina taka do skakania, wiesz, jak jest lato, to na linę się rozsen i do wody, tak chlup. No wiem, o co chodzi, no. No i tak mój koleżka sobie wziął na taką linę, ustał. Mhm. I powiem szczerze, i spadł do wody głową. Rozbił sobie głowę. Co ty mówisz? Nie mów takich rzeczy. No trochę krew mu pociekła, ale to często mu się zdarza, że mu farba leci z nosa i te sprawy. Co wy tam robicie, kurde, w tym Olsztynie? Tam nie ma normalnych zabaw. No są tam, że z kijami się po łydkach bijemy i ten, kto pierwszy będzie miał siniaki, ten przegrywa. Kurde, wy jesteście chyba nienormalni. Ja nie, czy tak wszyscy w Olsztynie tak się bawią? No większość, albo jest te Zep Nation, wiesz co to jest, prawda? Kurde, no i wciągacie, żeby był dym. Sobie tam wciągają ci leszczyki. Ja to wciągam. A ty nie wciągasz tego? Nie, ja to tylko syn ze ściany, bo ja jestem... Tomasz, ja ci coś powiem, Tomasz, ty jesteś szalony człowiek, wiesz? No, rodzice też mi to mówią i babcia. No i dobra. Ty jest... No, opowiadaj, no i, bo... I było tak, że przyjechała policja, przyjechała karetka i zabrali na tych. Tak, na po ulicy jechali, prawda? Do szpitala. No, na sygnale. Tak. Jak to się mówi, że... Nie, bagiety to jest policja, jak na bombach, o. Nie wiem, może jakie piguły, czy co. No dobra, no. No i zabrali go. I niestety zabrała nas policja. Tam na posterunek się zapytać, co się stało. Kurde, no zmyślasz, ale gadaj, no. Nie, zabrała nas policja, mówię teraz naprawdę. Zabrała nas policja, bo mówili, że tam jakaś babka mówiła, że my go popchnęliśmy. I po prostu tak zaczęli nas się pytać i okazało się, że tam jednego kolegę naszego wzięli i on był tam lekko pijany, no, bo ja tam trochę taki starszy tak znam. Tak leciutko, no. No tak leciutko. No i on tak dziwnie się zachowywał, no i go wzięli. No i niestety okazało się, że za niedługo będzie do poprawczaka musiał lecieć, bo tam dostał. No i taka krótka historia, no i gościu tak, taka rodzinna bardzo. No taka szybka, taka, żeby wszyscy lepiej wiedzieli. I żeby się strzegli. To ci powiem, że tak się rodzinnie się zrobiło. Bardzo fajna historia, taka przyjemna. No super. Super przyjemna. No to kurde, dziękuję ci za super rodzinną historię, no. No, a ja dziękuję, że jeszcze raz odebrałeś mój telefon i powiem, że bardzo jest przyjemnie z tobą rozmawiać.
Super, Tomasz, już nie brnij dalej. Dobra, no. To na razie. No, trzymaj się, hejo. A, czekaj, pozdrowię no, jeszcze. No. Pozdrowię czat, bo ciągle mnie przezywają, że nie pozdrowiłem ich. Dobra, to pozdrów czat. No dobra, pozdrawiam. I dobra, i trzymaj się. No, cześć. Dobra, mamy kolejny telefon. Halo, halo? Dzień dobry. Dzień dobry. Ja się dodzwoniłem do pana Bąkola. Tak, co się do mnie tutaj dodzwoniliście. Bo ja mam pytanko. Czekam na pytanko. Czy to będzie na YouTubie? To będzie na YouTubie. Chyba, że powiesz coś brzydkiego, to cię będę musiał wyciąć. Nie, nie zamierzam. No, a co się wstydzisz? Nie, to jest telefon zaufania, tak? Troszkę zaufania. O Jezu, to ja no boję się trochę. Czego się boisz? Co ci się dzieje, powiedz? Boję się ciemności. I co masz mi poradzić? Co mi poradzisz? O, kurde, to może się wyprowadź z piwnicy. Ale ty śmieszek widzę, taki jesteś. No, trochę, wiesz. No, tak ludzie mi tu takie rzeczy różne mówią, to muszę śmieszkować. Nie bój się ciemności, nie można się bać ciemności. Trochę też muszę cię ostrzec. Dlaczego? Bo tam słyszałem, że Soł chciał cię sprankować. Kto? Soł Shibo. Soshobo? Czemu mnie chciał sprowokować? Sprankować. Sprankować. Chciał do ciebie zadzwonić, normalnie. Kurde, ale Soul Shibo, ja mógłbym nie poznać go, wiesz, bo ja nie mam jego numeru na tym dodanego. No właśnie. Tak mogłoby być źle. Co myślisz, powiedz mi teraz, co ja powinienem w tym domku jeszcze zrobić, bo on jest taki piękny, aż nie wierzę, że ja po prostu że ja taki dom stworzyłem ładny. Wiesz co jeszcze, to jest inteligentny dom, to co tutaj powinno być? Myślę, że powinieneś tam dać takiego bydlaka. Nie, to głupi pomysł, wiesz. Nie wiem. A ty się śmiałeś czy płakałeś teraz, bo już śmiałem się. Aha, no to przepraszam. To może automatycznie otwierane drzwi. Okna. Kurde, okna. Tych okien nikt nie otworzy, wiesz? To jest kapsuła. Stary, to jest jak bunkier. Jak tutaj kiedyś wybuchnie jakaś apokalipsa albo wojna, jak w Falloutie. Stary, no to okno jest fajne. Jest takie wypukłe. Jest całkiem spoczko. A teraz... Mogę ci zadać pytanie? No, dobrze. Na ile lat mnie oceniasz? Ciebie na ile lat oceniam? Tak. A zaśmiej się jeszcze raz. Nie będę się śmiał. To bym cię ocenił na... Czyli jak się... Okej. Ja cię oceniam gdzieś na 15 lat. No i zgadłeś. Brawo. Kurde, ale ja jestem dobry. No dobrze. Po tym śmiechu poznałem, wiesz, właśnie 15-latków po śmiechu poznaję. Kurde, to muszę zmienić chyba śmiech. Kurde. A kurde, ale bym cię wrobił, stary, wiesz, bo chciałem cię spytać, czy masz dowód osobisty i jakbyś mi powiedział. No nie mam. Nie masz, ale abyś się może nabrał, nie? A to wypróbuję na innym. Ale mam legitymację. To też się liczy chyba. Kurde, legitymacja, stary, ja kiedyś miałem, mam do dzisiaj... kartę motorowerową, na którą też kurde, mam. Żeby było zdać, to trzeba było, nie dość, że na rowerze trzeba było znaki znać, to jeszcze trzeba było, co mnie w ogóle nie interesowało, jeździć na motorowerze, czy tam na jakimś tam motorku małym. No, i w ogóle ja się bałem takich rzeczy, bo nie chciałem na tym jeździć, ale potrzebowałem mieć kartę, żeby po drodze jeździć na rowerze. No i ja poszedłem, to bałem się jeździć, kurczę, w ogóle na tym motorowerze. No i powiem ci, że zrobiłem to, ale to jest chyba jeden czy drugi raz w życiu, kiedy ja w ogóle siadłem na czymś takim, na dwukołowcu z takim motorowym. A kiedy? No a teraz już nie ma chyba kart w ogóle motorowych. Teraz już każdy, kurde, 14-latkowie mogą chyba... Ale można jeździć na tych skuterkach po ulicach, a tam nie ma żadnych... Czy to jest tak, że oni nie... Jak na przykład sobie, nie wiem, jakiś gościu na pierwszą komunię dostanie... motorowerek, jakiś skuterek, to może jeździć, mimo że nawet może nie znać znaków. Mój kolega szedł do komunii i ktoś tam mu kupił skuter i jeździł. Kiedy miał lat 9, no to nie wiem, głupie. Ja powiem ci, że ja już nie wiem, co mam z tą Polską robić, no dobra. Dobrze, powiedz mi, kurde, kolego, pozdrawiasz kogoś, czy nie pozdrawiasz? Tak, czy... pozdrawiam ciebie, pozdrawiam całego streama. No to pozdrawiamy gorąco. Siema. Za telefon. No, cześć. Moi drodzy, telefon, jeszcze jeden mamy. Halo, halo?
Halo, halo. Dzień dobry, Bankol. A dzień dobry, panie, którego nie znam. Kim jesteś? Przedstaw się. Jestem Paweł. Paweł. Czy ty jesteś jakimś Paweł na przykład z Olsztyna? Proszę, nie bądź z Olsztyna już dzisiaj. Nie, nie jestem z Olsztyna. Z Sosnowca. To dobrze. Kurde, Paweł z Sosnowca. Paweł z Sosnowca. Co ty w tym Sosnowcu tam robisz? Czy ty powiem tak. Jodę na czacie. Nie, to słabe było. Muszę cię rozłączyć. Myślę, że rozsądni widzowie nie napiszą. Bo... A, haha, zdążyłem wpisać subscribers, nikt nie napisze takich rzeczy, żeby nie wywołać. No, to widzicie, no niektórzy są tak, tacy troszkę, ale to też, świat jest tak stworzony, moi drodzy, że są czasami troszkę mniej inteligentne osoby, abyśmy docenili to, że my jesteśmy tymi bardziej inteligentnymi. No, ja sobie tak tłumaczę, nie? Na przykład, jak są osoby też chore, no to widzimy, że są troszkę tak nieinteligentne, no to my musimy to docenić, że my jesteśmy zdrowi, więc takie osoby jak na przykład ten kolega, który dzwonił, też jest bardzo ważną osobą, bo zdajemy sobie sprawę, że kurde, z nami jeszcze nie jest tak źle. Dobrze, moi drodzy, to ja sobie... może jeszcze ktoś zadzwoni. Okej. Okay. Halo, halo. Cześć, Bąkol, Nadzór Budowlany z tej strony. Kto dzwoni? Nadzór budowlany. Myślałeś, że tak bezprawnie? O kurde, kasku nie mam. Przyszliśmy skontrolować tutaj, jak u pana wygląda sprawa z dokumentacją. Jest pozwolenie na budynek? Jest i było. Było. Na całą tutaj widzę instalację elektryczną. Znajdzie się jakiś papierek, czy tak, że będziemy... Tak, oczywiście. Oczywiście mam na instalacją, jest odebrane, mam znajomego elektryka, bardzo ładnie sprawdził wszystko, wykonał mi instalację, ma uprawnienia, także ma ED, nadzór, więc myślę, że tutaj do kontroli. Przyjęła energetyka, założyła oczywiście, był odbiór, założyła oczywiście licznik, wszystko zaplombowane, wszystko działa, już mam tutaj instalację. Panie, a legalizację na bulgator pan posiada? Nie mam, kurde, bo go nie mam w ogóle. Boże? Nie mam bulg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 ul
czuję ból gulgulatora. Panie Bonkol, my się jeszcze policzymy. My się jeszcze policzymy. Pan tu nielegalnie budujesz, na nielegalnych pewnie serwerach jeszcze. Znajdziemy pana, to walimy. Kurde, dobrze, ale to, a kiedy będzie następny? A, bo wy z nienacka będzie kontrolować. A my z nienacka jesteśmy, dokładnie. Nasza siedziba mieści się w nienacku. A gdzie leży nienack? Aha. To nienack to jest, to ja wiem, to jest daleko gdzieś. No, panie Bonko, to dalej życzę mi majóweczki, jeszcze pana potem przymęczę. Pozdrówki. No, pozdrawiam. Moi drodzy, ja wiedziałem, że ktoś z nienacka będzie dzwonił. Było wszystko. Kurde, ale mnie z nienacka porobili, wiecie? W życiu bym nie przypuszczał, że z nienacka będą dzwonić. Kurde, to z tym oknem tutaj nie fajnie jest. Wiecie, to zrobimy sobie coś takiego. Okej. Okay. Zrobimy tak. Dobra, jeszcze czekam na jeden telefon, moi drodzy. Halo, halo. Halo? Halo, dzień dobry. Dzień dobry, z kim ja rozmawiam? Kogo witam? Kogo goszczę? Z Wiktorem ze Śląska. Wiktor, a czy powiedz Śląsk, co to jest za miasto na Śląsk? Miasto na Śląsku to jest takie, że chyba nie powinno być ze Śląsku. Nie, nie mów tego. Czy, dobra, ale nie z Sosnowca? Nie, no nie, no gdzie? Czyli jesteś z Będzina? Z nie. Czeladzi? Nie. Z Myszków. Dąbrowy? Co? Z Myszkowa? Z Myszkowa. No ja wiem, gdzie jest Myszków. A kiedyś była drużyna, jeździłem na mecze Crisbud Myszków. A już jej nie możliwe. Ma, nawet możesz nie pamiętać, jesteś chyba młody, co? No, nie pamiętam, nie pamiętam. Ja jeździłem, bo moja miejscowość to Radziąków, Ruch Radziąków, w pierwszej lidze graliśmy kiedyś. Awansowaliśmy i tam kurde Crisbud Myszków to chyba w drugiej lidze grał. No nieważne, w każdym razie, z jakim majówkowym tematem do nas dzwonisz? A może czekam na stopa i oglądam tego live'a, tak? No nie gadaj, gdzie, jak ty to, co ty masz za internety LTE? No tutaj jest wszędzie te... Stać cię na to, bo mnie nie stać na przykład, ja widzę, że cię stać. Pewnie, za darmo. Widzę, że ktoś z Myszkowa się odezwał, są ludzie z Myszkowa. Muszą no, być. Muszą być, są ludzie. Powiem ci, że nigdy na stopa święta. Bo kutasy zabrać mnie nie chcą. Auta nie jeżdżą w ogóle, samochodów nie ma prawie w ogóle.
No właśnie, to był zły pomysł, kurwa. Kurde, głupi pomysł to był. To był zły pomysł. Ale wiesz co? Mogę cię pocieszyć. Może cię zabierze jakaś miła, ładna dziewczyna. Czuję to. Kurde. Musi. No, a potem jeszcze mało tego. To będzie jakaś taka stęskniona dziewczyna, która ci jeszcze potem powie: a ty gdzie jedziesz? I cię podrzuci pod dom. A ty jej pokażesz kolekcję płyt u siebie w domu i ci powiem, że tak się zacznie majówkowa przygoda. Czuję to. Kurde, ja już wracam z majówkowej przygody. Już... Co tam się działo, powiedz? Grillowanie. Powiem było... ci, że kurwa, grillowania. Był... Miałeś zacząć od grillowania. A no, przepraszam. No, no. A zaczęło padać i to tak zaczęło lać wczoraj, no, że się nic nie dało zrobić po prostu. I cały dzień w domu żeśmy siedzieli. No i teraz wracam na katuso, nie? Tylko flaszkę wody mam. Kurczę. Ale jakoś żyję. Chyba kac moralny to był, co? Pewnie. Nic złego nie zrobiłeś, krzywdy nikomu nie zrobiłeś, ta? Nie, no jak? Ja dobry człowiek jestem. No to dobrze, to miło słyszeć. No, to kończymy. Kończymy, no to pozdrawiasz kogoś? No pozdrawiam tam czat, bo tam czytałem trochę. No. No to pozdrawiamy, dzięki za telefon. Życzę powodzenia. No to znajdź tam stopa jakiegoś. Cześć. No, dzięki, hej. Heja. Kurde. I dobra, ostatni telefon. Halo, halo? No, halo, halo. Kto tam dzwoni? Czy to znowu, kurde, jest Tomasz z Olsztyna? Nie, to ja Mateusz, stary. A witam pana Mateusza, starego. No, ja tu z Dąbrowy dzwonię, nie? I mam pytanie do ciebie. Mam pytanie, no ja odpowiedź dam. No wbijasz piątek na grilla, czy raczej nie bardzo? Co? W piątek na grilla? No. Nie, w piątek nie wolno po pierwsze grillować, to jest zakaz, to jest grzechowy. No ale tak, wiesz, po maturze z angielskiej. Chyba, że ryba. No ryba, no kurde, jak katolik jestem, to mięsa w piątek nie jem. No, ty tylko, czyli ty chcesz zrobić grilla, że będzie ryba, kukurydza, ananas i banan, tak? Dokładnie. No to całkiem spoko, ale muszę ci podziękować, ale muszę niestety ci odmówić, bo mam inne plany, wiesz? No to przypał. Jest przypał. A co wiązałeś plany z tym, tak, ze mną, że no, ja będę... No oczywiście, już zabrałem kumpli, mówię, bąko wbija, mówię, nie będzie problemu z odwiedzeniem. No i co teraz? I co teraz z tymi kumplami, co im powiesz? No nie wiem, jakąś inną atrakcję raczej, może Soul przyjdzie. Kto wie? Kurde, ja nie wiem, czy Soul jest atrakcją. Mi się wydaje, że może atrakcją do końca nie jest, ale zechce przyjść. No to dobra. No wiesz, no w sumie trzeba coś wybrać, nie? No coś trzeba. To będzie w zastępstwie za Bąkola. Hehe. No dobra, to kończę. To naprawdę to no, disa z tej strony. Jo, mordo. No, trzymaj się, no cześć, na razie. Dobra, moi drodzy. Okej. To tyle. Ja już kończę teraz ten odcinek. Na YouTube'a go wrzucimy. Myślę, że tam przypału za dużego nie było. W międzyczasie, jeżeli wam się podobał, to dajcie łapkę w górę na YouTubie i wbijajcie na live'y jarok.pl albo Twitch.tv Bąkol. Od razu jesteście na moim live'ie. Natomiast tutaj z tego, co widzę z tych dodatków, to fajnie, że dodano, moi drodzy, te szyby. I glassbloki dodano. O, teraz dopiero widzę, że glassbloki dodano. Zobaczcie. Dodano glassbloki i tak one wyglądają. Ja ich nie widziałem prędzej. Teraz dopiero zauważyłem. Tak wyglądają glass bloki. To są szklane bloki. Okej. Okay. Tylko, że no one są tak średnio. To zdecydowanie lepiej wygląda. Ja tutaj pozwolę zrobić sobie coś takiego, że to będzie telewizor. Moi drodzy, ja jeszcze to tak na zakończenie. Także w następnym odcinku... Oho. Kurde, tak średnio ten telewizor będzie wyglądał, wiecie? Będziemy musieli go pomniejszyć trochę. Dobra, to w następnym odcinku, moi drodzy, myślę, że albo znowu telefon zrobimy, albo jakiś fajny pomysł. A, jeżeli ktoś, moi drodzy, jest ogarnięty, chyba że ja się dowiem do tego czasu, co to jest po naciśnięciu home? Co to jest to? Nie wiem, co to jest. Tego nie było prędzej. Nie wiem, o co chodzi z tymi statystykami, co ja tutaj robię. Czy to jest... Bo ja nie widzę, żeby się coś zmieniało. Nie wiem, o co chodzi z tym. Dobra, w każdym razie kończę teraz. Trzymajcie się, do zobaczenia. Pa, pa, YouTube'y.